15 lutego w godzinach wieczornych, popołudniowych, tak jak dzisiaj, święty Jan Paweł II udawał się do Bazyliki świętego Piotra, aby sprawować najświętszą ofiarę, by modlić się za wszystkich chorych w całym kościele, w symboliczny sposób udzielić kilkunastu osobom sakramentu umocnienia, a także pobłogosławić chorych, którzy przybyli do Bazyliki na modlitewne z nim spotkanie. Cieszę się i dziękuję Wam wszystkim, także dzisiaj zgromadzonym tutaj w naszej kaplicy Domu Miłosierdzia, że mimo choroby i podeszłego wieku przybyliście, by spotkać się z Chrystusem, by poprosić Go o wzmocnienie ducha i ciała. A także dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli i pomagają Wam każdego dnia razem z księdzem kapelanem, siostrami józefitkami i świeckimi pracownikami, którzy nie szczędzą swoich sił, zdrowia i swojego serca dla Was. Moi drodzy, każdy, kto dotknięty jest chorobą i słabością, może uczynić swe cierpienie narzędziem apostolstwa. Wasze cierpienie nie musi być ciężarem. Może być wspaniałym narzędziem skutecznej modlitwy i apostolstwa. A w tym roku szczególnie proszę Was, abyście ofiarowali je o nowe, dobre powołania kapłańskie i zakonne. Życie nawet najbardziej samotnego i chorego człowieka nabiera sensu, gdy kocha on po Bożemu, bo tylko liczy się miłość. Każdy z nas może tak pięknie przeżywać życie swoje, nawet jeśli ono jest wypełnione cierpieniem. Pomocą niech będzie sam Chrystus, który w sakramencie namaszczenia chorych pragnie umocnić chorych do mężnego i cierpliwego znoszenia cierpienia. Jest to sakrament umocnienia i uzdrowienia. Święty Jakub Apostoł pisze w swoim liście: choruje ktoś wśród Was, niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. A jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Natomiast katechizm Kościoła katolickiego powtarza za soborową konstytucją dogmatyczną o Kościele: przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił. A nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra ludowi Bożemu. Pozwólmy więc Chrystusowi przez ten sakrament wejść w nasze życie i cierpienie. Otwórzmy się na Jego łaskę, której chce nam także obficie udzielać, by czynić nasze życie pełnym miłości, która nadaje mu sens. Stańmy się dziś świadkami tej miłości. To jest właśnie apostolstwo cierpienia, apostolstwo krzyża.